Zdawać by się mogło, że mówienie ludziom na przykład w pracy, że powinni coś poprawić, czyli korygowanie, wskazywanie błędów, dawanie takiej negatywnej informacji zwrotnej, zdawałoby się, że to bardziej wpłynie na to, że ludzie zaczną postępować inaczej, zaczną nas lepiej słuchać. Myślę, że to często może się zdarzyć w pracy analityka biznesowego, bo często właśnie jesteśmy ekspertami albo w temacie, w który się zanurzamy, albo w temacie wymagań a propos rozwiązania, a propos oprogramowania, które ma powstać na dany problem. No i być może mamy często też taką mentalność osoby, która widzi dużo szczegółów, która widzi niezgodności, sprzeczności i mamy taką tendencję właśnie, żeby to pokazywać i przekonywać innych, że właśnie jest może coś, czego jeszcze nie dostrzegają. Tymczasem, co mówią badania? Zastanawiasz się może, ile takich pozytywnych rzeczy też powinno paść co do zespołu, co do innej osoby, z którą pracujesz, czy to właśnie w tych relacjach biznesowych, ale też w tych relacjach takich prywatnych, które zdarzają nam się po pracy, no to właśnie jaki powinien być ten stosunek uwag negatywnych do pozytywnych, żeby relacja trwała, żeby osoba była skłonna nadal z nami w tej relacji pozostawać, ale też na przykład w pracy miała na tyle otwartość, żeby w ogóle tych krytycznych uwag słuchać. Pomyśleć by można, no okej, pewnie czasem trzeba tę osobę pochwalić, pewnie czasem też trzeba zwrócić uwagę na pozytywne rzeczy, które zrobiła i pomyśleć by można, że no to prawdopodobnie taka relacja, taki stosunek tych negatywnych uwag do pozytywnych, no może 1:1, czyli na jedną negatywną rzecz, którą wskażemy, no to powinna się też pojawić tak dla równowagi jakaś tam pozytywna rzecz. To już i tak jest dużo, bo nie każdy ma takie myślenie. Natomiast co się okazuje? Okazuje się, że kiedy robi się badania na ten temat, to taki stosunek pozytywnych do negatywnych uwag wynosi 1,7 dla par, które się rozstały. Czyli to jest zdecydowanie za mało. Kiedy badali, jaki jest minimalny stosunek pracowników i pracodawców, którzy właśnie w tym środowisku pracy się stykają, jak to wpływa właśnie na motywację pracowników, to okazało się, że stosunek 3:1, czyli 3 pozytywne uwagi do jednej krytycznej, negatywnej, to jest totalne minimum do tego, żeby nie było widać mocno tych negatywnych uwag. Natomiast dopiero w momencie, kiedy mamy stosunek 5:1, czyli 5 pozytywnych komunikatów na 1 negatywny, dopiero taki poziom skutkuje tym, że ktoś myśli sobie, okej, ogólnie jestem okej, ta osoba mnie lubi, ma pozytywny stosunek do mnie, chce dobra dla mnie, a jeśli wskazuje mi jakąś uwagę krytyczną, to pewnie wynika to z życzliwości, czy z dbania o to, żeby tutaj te moje wyniki i rezultaty były lepsze. Więc wtedy dopiero przy stosunku 5:1 jest otwartość i skłonność do tego, żeby kogoś posłuchać i pomyśleć sobie, być może ta osoba ogólnie chce dla mnie dobrze i tutaj warto wysłuchać tej uwagi krytycznej. Natomiast kiedy ten stosunek jest niższy, to pierwszy odruch taki może być, że dobra, ktoś tutaj marudzi, ale on zawsze na mnie marudzi, albo jemu się nigdy nic nie podoba i w ogóle nie ma takiej otwartości do słuchania tego. Mnie to bardzo zdziwiło, zaciekawiło, dlatego też dzielę się tutaj z Tobą tą inspiracją z książki Miłosza Brzezińskiego, Głaskologia. I tutaj polecam Tobie zajrzeć do tej książki, jeśli jesteś zainteresowany większymi szczegółami, jeśli chcesz zobaczyć, jakie dokładnie to były badania, w jakim kontekście i też jak tutaj te proporcje się kształtowały. Bardzo ciekawy wniosek, no i też taki, że sama dla siebie biorę to, że bardzo często podchodziłam też, no niestety, w zupełnie zły sposób do wielu sytuacji i właśnie myśląc, że wskazywanie tego, czego brakuje, to będzie najlepsze rozwiązanie, natomiast jak widać też inne osoby czy grupy muszą mieć chociaż minimum zaufania, które właśnie buduje się też tym pozytywnym feedbackiem.
Taka ciekawostka, zapraszam Cię właśnie do zgłębienia jej w książce Miłosza Brzezińskiego. I jeszcze jedna rzecz, która też mnie zastanowiła, która też tam w dalszej części się pojawia, że takie negatywne, że to, co jest nawet jeszcze gorsze od negatywnego feedbacku, to jest brak feedbacku w ogóle. Czyli w momencie, kiedy na przykład były badania robione na temat tego, jak reaguje ktoś, kto odbiera czyjąś pracę, no to ludzie byli bardziej zmobilizowani, zmotywowani i chętni do dalszej pracy, nawet za zmniejszające się stawki. W momencie, kiedy dostawali, najlepiej było wtedy, kiedy dostawali ten feedback pozytywny, ale lepiej było, kiedy dostawali feedback negatywny, niż kiedy ich praca była totalnie ignorowana. Czyli nie było w ogóle żadnego feedbacku, nie było żadnej informacji zwrotnej, ktoś w ogóle nie zwracał na to uwagi, nie odnosił się do tego, co ktoś tutaj dostarczył, to była sytuacja zdecydowanie najgorsza. Tak, zostawiam Cię z takimi inspiracjami, przemyśleniami i raz jeszcze zapraszam Cię do książki Miłosza Brzezińskiego, Głaskologia, jeśli chcesz poznać więcej szczegółów. Dzięki za spotkanie dzisiaj, życzę Tobie dobrego dnia, dobrego weekendu i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!